Siemka, siemka, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam następny filmik, który mi przysłaliście, no i który idealnie można powiedzieć, wgrywa się w to, w to co ja wam to co ja wam opowiadam. To co ja wam opowiadam, patrzę, czy jest wszystko OK. Czy jest wyraźnie. O, będę mówił o tej filmie, o tym gościu, który w tej filmie. Pracuje i który będzie pokazywał jak to właśnie jest z tym z tym właśnie czyszczeniem pojedynczo pomieszczenia. Możecie sobie obejrzeć go później. a Ja się koncentruję tak jak na każdym filmie na działanie. Zobaczcie, podchodzi fajnie, pięknie, elegancko. Ma sektor cały czas go trzyma, trzyma. Przygotowuje sobie, sprawdza sobie, sprawdza sobie teren. Szykuję sobie w głowie sposób działania podchodzi, podchodzi o oczywiście, teraz jest za zasłoną, jakby coś wyskoczyło, ktoś by zaczął strzelać, ale cały czas trzyma, trzyma sektor. Pach, wchodzimy do pomieszczenia. Tu drzwi, prawa drzwi, lewa pomieszczenie, Zobacz. Cały czas w prawym chwycie broni podejście. Nie zmieniał przy podejściu broni, bo podejście jest jednym z najbardziej niebezpiecznych elementów. No bo jak już wejdziemy do, wejdziemy do pomieszczenia, to już mamy, to mamy gdzie się schować. A przy podejściu, no niestety, no wiadomo jak jest. Patrzę w przód i powoli, powoli, najpierw sobie zeskanował tamten róg, teraz sobie skanuje przeciwny róg. Skanuje, skanuje, oczywiście patrząc, wchodzi i zobaczcie teraz co gość robi. Jest przez ma wstępnie wyskanowany ten sektor, ten, ten do, co teraz stoi do niego plecami, ale wstępnie. Teraz sprawdził sobie, ten jest ok, i zobaczcie, szybko się odwraca głowa i karabinek, tak? Karabinek był, był w takiej gotowości, że jakby coś się działo, wystarczyło delikatnie go przekręcić i no i mógł działać. Czyli oddać strzał. Sprawdzenie. I zobaczcie, też ten pasek, tak? To, to, co cały czas mówię, ten przy jednopunktowym. No, mówię, ja akurat jestem tak przyzwyczajony. Dużo lepiej mi się działa. Nie muszę tutaj dodatkowych ruchów robić, takich jak, jak on tu robi. Ale to mówię, każda indywidualna jest. Indywidualne przystosowanie, przy, przy, przy przygotowanie, przećwiczenie. No, wam ma być wygodnie. Mi jest wygodnie jednopunktowym. I złapał sobie tamten róg. No i co teraz? o właśnie i zobaczcie. niestandardowe chwyty bronią. Postawa niska, postawa wysoka są dwie podstawowe postawy działające przy karabinku. Ta reszta reszta tych postaw to są takie no takie wynikające z potrzeby i akurat tak jak widzicie, to jest potrzeba skrócenia tego karabinka, żeby móc zajrzeć sobie w sektor. Cały czas patrzy z tyłu przez drzwi przez które wszedł czy y, przypadkiem ktoś y, nie wchodzi no i sobie tam przyskanował drugi sektor tutaj akurat jest sprawdzenie jakichś pomieszczeń on sobie dalej sprawdza oczywiście cały czas kontrolują drzwi tu sprawdził za drzwiami o bardzo ładnie złapał sobie już długi sektor długi sektor złapał Zmie Zobaczcie, zmienił sobie teraz karabinek na lewą stronę bo co? No bo jest czas, ma miejsce, jest odpowiedni czas i pora na to, żeby to zrobić, żeby zrobić wygodniej coś i zobaczcie teraz, co zrobi. Zrobił to, to samo, co ja wam mówię cały czas. Działamy niestandardowo, po to, żeby tam gościa zaskoczyć, bo jak tam gościu stoi z lufą wycelowaną, bo słyszy mnie, że ja tutaj chodzę, to będzie celował na wysokości właśnie od metra wzwyż. I zobaczcie, ciach, złapany sektor. Idziemy dalej, złapany, wstajemy, zmiana, zmiana barka na drugi. Tu jest ciekawa, ciekawa opcja, bo tam jest korytarz, a tu mamy w lewej stronie drzwi do wejścia. I zobaczcie, gościu, fajnie złapał te drzwi, tu są drzwi do wejścia, fajnie złapał te drzwi, a tam jest korytarz dalej. I troszeczkę według mnie tutaj mógł inaczej zadziałać, by, by to chyba było lepsze. Yy, ale i tak nie było źle. Dlaczego to zaraz wam pokażę? Zobaczcie. Złapał te drzwi, rzucił sobie okiem yy, na tamten sektor, o skrócił karabinek i się. Co zrobił? Co gościu zrobi, zobaczcie. Mógł teraz tu złapać sobie, złapał te, te tamte drzwi, mógł sobie złapać ten korytarz, wychylić tak samo, złapać korytarz wstać spokojnie, przejść przez korytarz i zrobić następne pomieszczenie. On yy, zrobił coś innego co nie do końca według mnie e, kupuje to, ale najważniejsze, że podczas przebiegnięcia przez ten korytarz z, <laughs> rzucił okiem, co się na tym korytarzu dzieje i karabin też miał w tamtą stronę. I zrobił sobie róg. Zrobił sobie róg. Wychodzi dalej, oczywiście znów trzeba korytarz zdobyć, to nie ma wyjścia, to nie jest spacer po parku, trzeba znów zdobyć. Czyli zobaczcie, znów przykucnięcie, Hops, wychylenie. Mamy korytarz, wstajemy. Idziemy dalej. Mamy drzwi, prawa, lewa. Działamy. Sprawdzony. Tam róg, sprawdzony, bo akurat nic nie było. Tu sprawdził sobie, mamy drzwi. Zobaczcie, i teraz mamy te drzwi. To, co tam o tych drzwiach mówiłem, które się otwierają do środka. Które się otwierają do środka. Zobaczcie, gościu z no troszeczkę mógł się schować yy, na wszelki wypadek, ale spoko. Spoko dlaczego? Dlatego przy otwarciu szybko uciekł do tyłu, tak? Otworzył, uciekł do tyłu, złapał sektor. Ja bym już dalej się nie wycofywał, on się wycofał jeszcze dalej. Yy, no spoko. Znaczy dlaczego? Dlatego, że tutaj chociażby jest sektor otwarty, jakby ktoś tutaj zabłądził, mógłby na, na nas wpaść. Ale no mówię, tak zadziałał, no, no i tyle. Czyli odchodząc, tam mu się otw otworzył bardziej sektor. Tak czy inaczej, ma dalej kontrolę na tym. Także to, czy to złe, czy to dobre, no ciężko jest to ocenić. Ja bym tak nie zrobił, ja bym tak głęboko nie, nie cofnął się. On tak zrobił. Podchodzi dalej sobie, czyli tamten ma sprawdzony. I teraz zobaczcie, o, 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 sobie przeskanował. Fajnie, że się schował tu za futryną, żeby tu jak jakiś caban wyskoczył, żeby go nie, nie spróbował coś mu zrobić. O, i teraz zobaczcie, co fa Fajnie, złapał szybciutko, o, jeszcze raz cofniemy. O, schował się, o, wychyla się. Złapał szybciutko, jest czysto i dopiero poszedł do, do wejścia tego pomieszczenia, do którego się przygotowywał do wejścia. I zobaczcie. Co jest fajne, lufa w kierunku, oczy w kierunku zmienia sektor do sprawdzenia. Tak samo lufa, o, lufa, lufa i oczy zmieniają też kierunek. Nie, że tylko głowa, a lufa zostaje, nie. Lufa razem z głową i dalej sobie sprawdza, dalej sobie czyści, dalej sobie tutaj patrzy spokojnie, oczywiście powolutku. I znowu wychodzimy. I co robimy? Zobaczcie, znowu. Zaskakujemy, zaskakujemy, bo na 99% tam będzie stał gościu yy, i celował właśnie od metra wzwyż. No kuknął, kuknął. No wiecie, że nie lubię kukania, powinien to zrobić razem z karabinkiem. Kuknął. To jest to, co mówiłem, Kuknął, okej. Okay. Ale mógł gdzieś ktoś się schować, mógł przejść i mógł go, jak to się mówi, mógł mu trochę poprzeszkadzać. Ale ważne jest to, co zrobił teraz, tak? Odwrócił się szybko i, no i złapał ten sektor szybko, zdobył ten sektor bardzo szybko. Plecami do ściany zmiana karabinka, sami widzicie, czysto, o. Jeszcze raz sprawdził się, że... I wszystko. Słuchajcie, no nic do zacisując, bardzo fajny filmik, poza tam jakimiś dwoma mankamentami, a ten taki naj, najpoważniejszy, jaki naj, Może nie najpoważniejszy, tylko, który ja bym ja bym raczej inaczej zrobił, no to był ten korytarzyk, nie? Także polecam, ja ten link umieszczę sobie, obejrzyjcie go jeszcze raz na spokojnie, z komentarzem jego, ze wszystkim. No i co? I... Przesyłajcie filmiki i w miarę możliwości będę wam, będę wam opowiadał o, o tych filmikach. Trzymajcie się na razie. Heja.